Filip Danych, dzień dobry. Witam. Uczestnik walki wieczoru, jutro gala Real Fight 2, no i chyba poważne wyzwanie, bo w czwartej walce stajesz do pojedynku, w pojedynku wieczoru. Tak, duża nobilizacja. Dziękuję Krystianowi, Adamowi i wszystkim ludziom związanym z Real Fightem za danie mi szansy. No co, jestem gotowy i czekam na jutrzejszy pojedynek. Ważenie, cały proces treningowy, jak przebiegł ci? Bo ważenie jest ostatnim momentem, ale wiem, że zawodnicy zawsze wcześniej do tego podchodzą. I druga rzecz, jak w ogóle treningi szły do tego wydarzenia? Uważam, że zrobiłem tyle, ile mogłem. Moja podświadomość jest gotowa na jutrzejszą wojnę i nie chcę też dużo mówić. I uważam, tyle, co zrobić powinienem, zrobiłem. Przygotowywałeś pełny cykl, te 6-8 tygodni? Nawet więcej. Nie, zrobiłem pełen obóz, nie mam nic do zarzucenia. Tyle, co mogłem zrobić, powtarzam jeszcze raz, zrobiłem. Nic mnie nie boli, jestem gotowy. Artur Niebrzydowski, rywal, coś wiesz o nim w ogóle? Widziałeś jego walki? Jak jesteś w stanie ocenić? Solidny przeciwnik, wiem, że walczył z moim dobrym kolegą Marcinem. No co, no, szanuję przeciwnika i czekam na jutro. Nie będę nic mówił więcej. Naprawdę solidny zawodnik. Widziałem, że tam w parterze dobrze też chodzi, bo ADCC zdobył średnio zaawansowanych. To też coś musi pokazać, że no, samo się nie zdobywa, tak? Wielki szacunek i czekam na jutrzejszą walkę. Emocje, bo pełna sala będzie jutro. Dzisiaj ogłoszono, że już wyprzedane są wszystkie bilety. To gdzieś podnosi ciśnienie? No właśnie, chyba dla takiej adrenaliny człowiek walczy. Nieporównywalna z niczym innym. Chyba no, ze skokiem, ze spadochronem. No nie wiem, no jakimiś hardkorowymi rzeczami. To chyba właśnie pcha nas do tej klatki, tak? Te emocje. No, ktoś musi wejść, żeby poczuć te emocje. To dużo opowiadać. To jest różne emocje. Mieszają się w jedną, w spójność i powstaje coś niesamowitego. W takim razie tak, życzę powodzenia, dajcie dobrą walkę i oby nikomu się nic nie stało. Tak, dziękuję i wszystkiego dobrego i zapraszam na galę.